Elo, elo, 320, tutaj Stefan Stefanowski i najpiękniejszy patrz Sai Kora. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z konkursu na najprzystojniejszego ogiera albo wałacha w stajni. Zacznijmy sobie oczywiście od eliminacji. Na początek pora na wyłonienie zwycięzcy poprzedniego odcinka, czyli konia, który zdobył ponad 100 Waszych głosów. A jest to po raz kolejny Tornado z wynikiem 149%. Serdecznie gratulujemy. Coś mi się wydaje, że Tornado wygra cały ten konkurs. Zdaje tego, że chyba w prawie każdym odcinku wygrywa. Też mi się tak wydaje, ale nie przewidujemy przyszłości. No właśnie. Więc tak. Pora na pozostałe procenty. Piorun zdobył 12%, Ramzes tylko 11%, Nefert 15%, Apollo 81%, Brylant 77%, Bany 14%, a Wezer tylko 18%. I teraz pora oczywiście na konie, które od nas dzisiaj odchodzą, czyli odpadają, krótko mówiąc. A są to Sekretariat z wynikiem 10% oraz Nikiel z wynikiem 6%. Chłopaki, bardzo żałujemy, że odpadacie, w szczególności ty, Sekretariat, bo tak naprawdę w trakcie dołączyłeś do konkursu i w sumie wziąłeś udział w niewielu konkurencjach. Jest mi bardzo przykro, że nie wezmę udziału w ostatniej konkurencji, czyli finałowej, bo ustaliliśmy, że będzie to wyścig, ale no cóż, trudno się mówi. Może następnym razem. Tak, na pewno jeszcze kiedyś pobiegniesz w jakimś wyścigu. Coś zorganizujemy. Wiesz co, Kora? Mam pewien pomysł. Jaki? Wiesz co? Chyba nie powiem. Chociaż taki ładny klacz to można powiedzieć. O, jaki ty jesteś miły. Dobra, powiem. Nie będę taki tajemniczy. Otóż wymyśliłem przed chwilą coś takiego, że jak będzie konkurencja finałowa, to, Koro, wybacz mi, ale czy może ją poprowadzić Sekretariat? Stefan, jesteś genialny. Oczywiście, że się nie obrażę. O, dziękuję. Właśnie chciałam zrobić taką miłą niespodziankę. Wow, Stefan, to wielki zaszczyt. Dziękuję. No, także wszystko ustalone. Dziękujemy Wam za udział w naszym konkursie. My też dziękujemy. Okej, skoro etap eliminacji mamy już za sobą, to pora na rozpoczęcie dzisiejszej konkurencji. Będzie ona miała takie same zasady jak te dwie poprzednie, czyli po prostu oglądacie sobie zdjęcia i decydujecie, które konie mają przejść dalej. Dzisiejsza sesja będzie taką zwykłą sesją, bez żadnych ozda, bez żadnych dodatków, bez żadnych innych ozdobników, tylko po prostu zwykłe zdjęcia na dworze. Także zapraszamy Was do oglądania i oczywiście przypominamy, aby głosować w naszym głosowaniu, bo tylko Wy decydujecie, które konie mają przejść dalej. Ankiety do głosowania znajdziecie w zakładce społeczność oraz w zakładce i tutaj w filmie. Także już nie przedłużamy i zapraszamy Was do oglądania zdjęć. I oczywiście pamiętajcie o głosowaniu. Jest to dla nas bardzo ważne, bo dzięki temu dowiemy się, który koń zdobędzie ten jakże niezwykły tytuł.